Donald Tusk lobbuje pomysł jednej listy opozycji w wyborach. Wypowiedź Adriana Zandberga rozwiewa wątpliwości. Wspólnej listy nie będzie. Opozycja chce zrobić wszystko, by w najbliższych wyborach przejąć stery władzy. Jakiś czas temu pojawił się więc pomysł jednej listy, na której miałyby się znaleźć wszystkie opozycyjne ugrupowania. Dziś, jak się okazuje, to już historia. Żadnej wspólnej listy nie będzie, poinformował w wywiadzie dla SuperEkspresu poseł lewicy Adrian Sandberg. Żadnej jednej listy, mówiąc obrazowo, od Biedronia do Gowina nie będzie. Często ludziom uczciwie i otwarcie powiedzieć, Najbardziej prawdopodobny wariant będzie wyglądać tak, że z jednej strony będzie lista zjednoczonej lewicy socjaldemokratów, socjaliberałów i socjalistów, z drugiej strony Platforma Obywatelska, która jak ptaszki śpiewają chce wystartować sama, no i pewnie jakiś trzeci blok prawicowo-konserwatywno-demokratyczny. Poseł Lewicy przekonywał, że taki obrót sprawy również może zagwarantować opozycji zwycięstwo. Sytuacja wyglądałaby inaczej, gdyby w Polsce obowiązywała niedemokratyczna ordynacja wyborcza, większościowa, pozwalająca tak naprawdę na start dwóch, trzech partii politycznych. Szczęśliwie jednak takiej ordynacji nie mamy. Nasza propozycja jest bardzo prosta: dogadajmy to, co wymaga dogadania. Dopytywany, co ma na myśli, wskazał, że chodzi o stworzenie wspólnego komitetu wyborczego do Senatu.